Witajcie moi drodzy! W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tematowi toczenia długich wałków z wykorzystaniem podtrzymki przesuwnej, zwanej także podtrzymką ruchomą. Proces technologiczny rozpoczynam od planowania czoła naszego materiału oraz wykonania na czole materiału otworu zwanego nakiełkiem przy pomocy nawiertaka. Nakiełek, jak sama nazwa wskazuje, służy głównie do podpierania materiału kłem. Ale może także służyć jako nawiercenie wstępne przed wierceniem otworu. My jednak skupimy się na głównym celu nakiełka, czyli podparciu kłem. Jak widać, kieł jest przygotowany, przedmuchuję sobie nasz nakiełek sprężonym powietrzem, żeby nie było tam żadnych wiórów, i podpieram kłem obrotowym nasz materiał. W tej chwili nasuwać może się pytanie, ale gdzie są te długie wałki? Ten wałek wystaje zaledwie 100 mm z uchwytu. Spokojnie. Na razie wykonuję obróbkę z grubną. Dzięki tego typu mocowaniu, czyli mam schowaną dużą część wałka w uchwycie, mogę skrawać całkiem sporą warstwę na jeden raz. Zachowując pewną sztywność naszego materiału. Tak więc wysuwam go stopniowo z uchwytu i przetaczam ze średnicy 30 mm na średnicę. 23 mm co daje 1 mm naddatku na toczenie wykańczające. Po trzech wysunięciach uzyskuję już odpowiednią długość naszego materiału. Naddatek zbędny mogę obciąć. Obcięty koniec musimy splanować, skrócić na odpowiednią długość, a następnie nawiercić. Ale żeby nawiercenie było precyzyjne. Sprawdzam jeszcze prawidłowość ustawienia w uchwycie trójszczękowym. To jest chiński uchwyt, zawsze warto sobie zmierzyć, jeżeli zależy nam na precyzji, czy nasz element nie bije w szczękach. Plastikowym młotkiem zawsze jesteśmy w stanie coś tam poprawić. Po raz kolejny nawiercam czoło planowanego wałka. Używam jeszcze jednego większego nawiertaka po to, żeby wykonać sobie faskę, gdyż tutaj będziemy wiercić otwór pod gwint, wiertło 6.8, gwintownik M8, chiński gwintownik, ale widzieliście go na moich starszych filmach, tam dawał radę i to jest dalej ten sam gwintownik używany, no już przynajmniej przez rok. Jako że wałek, który będziemy wykonywać musi być precyzyjny, ponieważ będzie on wrzecionem, będziemy toczyć w kłach. W tym celu bardzo mocno mocuję w uchwycie taki kawałek wałka, którego część została przytoczona na stożek, po to, żeby z jednej strony wesprzeć się na nakiełku, a z drugiej używamy standardowego kła obrotowego. Za każdym razem ten stożek mocowany w uchwycie tokarskim trzeba przetoczyć po to, żeby on leciał nam, że tak powiem, w osi wrzeciona. Teraz dosyć trudne zadanie. Poprawiam delikatnie tą końcówkę. Niestety nie mam tam naddatku. Na szczęście udało się zabielić, Wałek na prawie całym obwodzie, a tam gdzie się nie zabielił, wykonamy sobie tak zwaną fasolkę, czyli rowek pod wpust, ale o tym później na razie przetoczyłem sobie wstępnie, zmierzyłem i teraz jadę już na gotowo tą naszą część podkoło pasowe. Zaznaczam sobie na kłach, mazakiem i na wałku miejsce, po to, że gdy wyjmę ten wałek i założę tak zwane homontko, inaczej mówiąc sercówkę czyli taki zabierak, żebym założył ten wałek tak samo na kły. Teoretycznie te ślady mazakiem nie są konieczne, no ale wolę dmuchać na zimne i założyć to w tej, w tej samej pozycji, w jakiej było wcześniej. Normalnie w takich sytuacjach nie używam zabieraka, tylko zbieram po 0,5 mm na średnicy, ale tutaj będziemy używali podtrzymki, która wprowadza dodatkowe opory tarcia. No i nie chciałbym, żeby nasz wałek obrócił się na kłach, dlatego użyłem zabieraka. Mocuję podtrzymkę ruchomą, czy przesuwną, różnie jest nazywana. Jak widzieliście, mocowana jest ona na suporcie i jeździ razem z suportem, co za chwilę zobaczycie. Ja w tym czasie przygotowałem sobie nóż. Sprawdzam cały zakres, czy wszędzie dojadę. I przy okazji ustawiam sobie zderzak, będę toczył do zderzaka. Już o tym mówiłem, ale będę to często powtarzał, ponieważ nie chcę, żebyście uszkodzili swoje tokarki. Nie wszystkie maszyny mają wyłącznik posuwu. Sprawdź to najpierw, zanim użyjesz zderzaka. No i teraz zataczam początek wałka. Jak widać, podtrzymka na razie naszego wałka nie dotyka. Dopiero teraz, gdy zatoczyłem nasz wałek, delikatnie dosuwam kamienie do zatoczonej powierzchni przy pomocy pokrętł. Następnie dokręcam śrubkami i jeszcze kontruję te śrubki nakrętkami. Mimo że kamienie tylko delikatnie stykają się z naszym wałkiem, cały czas należy je smarować. Przydałby się taki układ automatycznego smarowania polegający na kapiącym nawałek oleju, ale ja dla pojedynczej sztuki poradzę sobie po prostu manualnie, ręcznie polewając nasz wałek smarowidłem. Wykonuje pierwsze przejście. Zwróćcie uwagę na to, że podtrzymka jedzie za nożem, czyli jedzie już po tej przetoczonej powierzchni. To jest bardzo ważne. No i niestety musiałem zmienić śrubkę w naszym y, zabieraku, ponieważ była za długa i zahaczała o podtrzymkę. Dlatego warto jest z taką podtrzymką podjechać od początku do końca i sprawdzić, czy nigdzie nam nie zawadza. OK, mierzę wstępnie nasz wałek, czy nie mamy stożka. Jaki osiągnęliśmy wstępny wymiar? No i teraz, wiedząc, ile nam brakuje, wiedząc jaka średnica otworu jest pod tarczę, dodaję na DRO odpowiednią wartość i tak jak poprzednio, zataczam początek wałka. Zatrzymuję posłów. Sprawdzam, czy wymiar wychodzi prawidłowy. No i ponownie dosuwam kamienie naszej podtrzymki blokuję no i teraz już będę toczył nasz wałek do końca na wymiar na gotowo jako że toczy na zderzak to czekam aż dojedzie do zderzaka wyłączam posuw odjeżdżam zderzakiem przecieram nasz wałek ale nigdy nie róbcie tego na obrotach i mierzę już, czy wymiar zgadza się, czy jest prawidłowy. Jeżeli coś jest nie tak, zawsze jeszcze mogę poprawić papierkiem. OK, teraz będę robił gwint. Standardowo wchodzę na stronę artykuły techniczne, tam sobie sprawdzam, jakie powinny być parametry. A na tokarce ustawiam odpowiedni skok gwintu, czyli zmieniam po prostu ustawienie pokręteł. Koła w gitarze są ustawione 60 na 60, więc nie muszę ich zmieniać. Jedynie według tabelki. Przestawiam pokrętła zmieniając przełożenie na skok właśnie 1,5 mm, bo taki gwint będziemy robić. M22 razy 1,5. Pamiętajcie, że nóż do gwintów musi być pod kątem prostym. Jeżeli używać takiego na płytki jest to dużo łatwiejsze. Teraz sprawdzam sobie, jaka jest średnica wałka. No i wykonuję już średnicę pod gwint. W tym wypadku jest to średnica o 1 dziesiątą mniejsza od Fi22. Zapisuję sobie jaka jest średnica, na jaką przetoczyłem. No i teraz sprawdzam na jaką głębokość będę wykonywał nasz gwint. Wykonuję jeszcze rowek, tak zwane wyjście spod gwintu. Jest to taki rowek technologiczny po to, żeby nóż nie kończył w materiale, tylko żeby miał wyjście w, po prostu w pustą przestrzeń. Wykonuję pierwsze płytkie przejście po to, żeby grzebieniem sprawdzić, czy mam ustawiony prawidłowy skok gwintu. Jak widać, przykładam grzebień. Ząbki się pokrywają, tak więc mogę śmiało toczyć nasz gwint. To nie jest film o toczeniu gwintów. Yy, kilka już było na moim kanale, więc tutaj nie będę specjalnie się skupiał na tym temacie. Odsyłam Was do Starszych filmów, albo do zadawania pytań w komentarzach, co jeszcze byście chcieli widzieć w tym temacie. Jak ktoś może zauważyć, rozpinam nakrętkę na śrubie pociągowej. Mogę to zrobić, dlatego, że skok gwintu jest podzielny przez skok śruby pociągowej mojej tokarki. Czyli śruba pociągowa ma skok 3, skok gwintu, który toczę jest 1,5, czyli mogę rozpinać nakrętkę śruby pociągowej, pamiętajcie, że nie zawsze można to robić. Ok, w ruch idzie mikrometr do gwintów. Sprawdzam sobie średnicę podziałową i będę porównywał z danymi z tabelki. I mamy wymiar 20,85, a tolerancja jest od 20,85 do 20,99, więc można uznać, że się zmieściliśmy. W międzyczasie na szczęście zdążyła przyjść paczka ze śrubami i wpustami. Zamówiłem z Allegro, całkiem szybko przyszło. Najważniejsze dla mnie dzisiaj są wpusty. Wałek, łapię w imadło, dobijam plastikowym młotkiem, mocno zaciągam. No i przy pomocy sondy łapię sobie zera. Złapię oczywiście środek pomiędzy szczękami, żeby mieć środek naszego wałka. Złapię także Z na... Wierzchu naszego wałka, żeby odpowiednią głębokość rowka wykonać. No i środek tego podtoczenia, żeby nasza fasolka wyszła na środku wałka. Tutaj taka ciekawostka w programie. No te najazdy są oczywiście standardowe, ale tutaj mamy taką sytuację, że ustalam sobie parametr 1, który zeruje, i potem robię pętlę while. Czyli porównuje parametr pierwszy z parametrem drugi i ta pędla będzie wykonywała się dopóki, dopóki te parametry nie osiągną odpowiednich wartości. I teraz moi drodzy wykonuję rowek pod wpust, nie mylcie wpustu z klinem. Klin, Clean, jak sama nazwa wskazuje, służy do klinowania i ma kształt klina, czyli po prostu jest takim płaskownikiem ściętym pod skosem. A ten rowek, ta fasolka i ten kawałek metalu, który tutaj wsadzamy, jest wpustem. W tym wypadku rowek wykonuje w toleracji P9, czyli jest w minusie. Chodzi o to, żeby nas, nasz wpust był wbijany w ten rowek, bo jeżeli tylko będzie wkładany albo tym gorzej luźny, to po prostu będzie się nasz rowek rozbijał. Oczywiście taki. Rowek po frezowaniu należy ogratować, wydmuchać sprężonym powietrzem, żeby nie było żadnych opiłków. No i dopiero wbijamy nasz wpust i możemy przystąpić do montażu koła pasowego. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miał możliwość pokazania Wam całej maszyny, ale... W tym momencie był to po prostu świetny sposób, żeby pokazać Wam, jak toczyć długie wałki przy pomocy podtrzymki ruchomej. Jeżeli macie pytania, piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!